Cześć, tu Anna Zalewska. W tym filmiku pokażę, jak rozwiązać takie oto równanie różniczkowe. Dobrze wyjaśniony temat równań, rodzaje równań, sposoby ich rozwiązywania, wiele przykładów znajdziesz w kursie równania różniczkowe. Żeby rozwiązać równanie różniczkowe, musimy najpierw określić, z jakim typem równania mamy do czynienia. W tym przypadku będzie to równanie stopnia pierwszego, liniowe niejednorodne. Może lepiej będzie to widać z takiej postaci. Równanie jest stopnia pierwszego, ponieważ mamy tylko pierwszą pochodną w tym równaniu ujętą. Jest ono liniowe, ponieważ mamy tutaj pochodną, do tego jest dodana pewna funkcja zmiennej x przemnożona przez y i jest niejednorodne, ponieważ pojawia się tutaj również element, który nie zawiera w ogóle funkcji y. I żeby rozwiązać takie równanie niejednorodne, musimy najpierw wyznaczyć rozwiązanie równania jednorodnego, czyli takiego, w którym pojawia się tylko pochodna y oraz sama funkcja y, gdzie mogą być one przemnożone przez pewne funkcje zmiennej x, natomiast nie ma już jakby tego wyrazu wolnego od zmiennej y, czyli tutaj po prostu ten, tego naszego x zastępujemy zerem. I jak rozwiązać takie równanie jednorodne? Będziemy dążyć do tego, żeby tak podzielić tutaj te zmienne, tak sobie je poprzenosić, pomnożyć, podzielić, żeby po jednej stronie równania były tylko i wyłącznie elementy związane z y, a po drugiej stronie tylko elementy związane z x. Czyli zaczniemy od przeniesienia na drugą stronę równania tego elementu 2xy, a następnie od rozpisania tego symbolu pochodnej funkcji y jako dy po x, ponieważ y jest pewną funkcją zmiennej x, więc możemy w taki oto sposób zapisać tą pochodną. No i teraz ta, taka najważniejsza część w tym porządkowaniu. Musimy sobie to wszystko tak poprzenosić, żeby faktycznie po jednej stronie były y i po drugiej x, czyli podzielimy obustronnie przez tego y, pozbędziemy się go w ten sposób z tej strony i trafi on tutaj do mianownika. No i ten element dx przeniesiemy tutaj na tą stronę. To wygląda jak takie mnożenie przez dx, choć no, nie możemy powiedzieć, że to jest tak naprawdę mnożenie w takim sensie, jak znamy, w sensie takim liczbowym. No i już mamy uporządkowane. Po jednej stronie są y, po drugiej x. Więc teraz obie strony tego równania możemy obłożyć całką. I całkować według znanych nam zasad całkowania. Do tego przydadzą się nam różne wzory na całki, czyli otrzymamy coś takiego: całka z dy po y to jest logarytm naturalny z modułu z y. natomiast całka z tego dwójka skróci nam się tutaj z jedną, drugą z tego ułamka, x podniesie się z potęgą o 1 i dostaniemy tu x kwadrat plus c. Nie ma tu potrzeby pisać dwukrotnie plus stała. Wyjdzie na to samo, jak napiszemy tutaj po prostu tylko w tym jednym miejscu. No i teraz musimy rozplątać sobie tą funkcję, żeby dostać taką czystą funkcję y w zależności od x. Czyli skorzystamy z własności logarytmu. Mamy tutaj logarytm naturalny czyli przy podstawie e, a więc będzie, że y to jest e do potęgi x kwadrat plus c czyli tutaj ten element. No i teraz możemy sobie skorzystać z własności potęg e do x kwadrat plus c to będzie po prostu e do x kwadrat razy e do c. A e do c to też jest pewna stała, więc możemy ją oznaczyć jako c1 i mamy coś takiego, y to jest c1 razy e do x kwadrat. Czyli mamy już rozwiązanie równania różniczkowego jednorodnego i teraz żeby rozwiązać równanie niejednorodne musimy wykonać tak zwane uzmiennianie stałej tutaj w tym naszym rozwiązaniu y równa się c1 e do x kwadrat pojawia się stała c1 i musimy ją teraz potraktować jako pewną funkcję zmiennej x czyli zapisujemy sobie to w taki sposób no, i teraz chcielibyśmy to podstawić do tego równania, ale brakuje nam jeszcze pochodnej funkcji y, więc tą pochodną musimy tu policzyć. Mamy iloczyn dwóch funkcji: funkcja c1 od x razy funkcja e do x kwadrat, czyli skorzystamy ze wzoru na pochodną iloczynu. No i w naszym przypadku będzie to wyglądało w ten sposób mamy tu pochodną pierwszej funkcji razy druga funkcja bez zmian plus pierwsza funkcja bez zmian razy pochodna drugiej funkcji, czyli e do x kwadrat da nam w pochodnej to samo razy pochodna funkcji wewnętrznej, pochodna x kwadrat to po prostu 2x. No więc mamy y, mamy pochodną y, możemy wstawić do tego oto równania i otrzymamy coś takiego. Pochodna funkcji y, czyli to, tutaj ten 2x przyniosłam na początek, dalej mamy minus 2xy, czyli minus 2x i w miejsce y wstawimy sobie tą naszą funkcję, którą wyznaczyliśmy, no i na końcu równa się x. Tu widzimy, że te elementy 2 nam się skrócą i otrzymamy takie dużo prostsze równanie. Teraz chcemy wyznaczyć. To naszą funkcję c1 od x mamy tutaj pochodną tej funkcji, więc musimy tutaj rozplątać to równanie i wyliczyć, po, jaki będzie wzór funkcji c1. No więc przenosimy sobie tutaj ten e do x kwadrat na drugą stronę, dzielimy obustronnie przez e do x kwadrat, otrzymujemy coś takiego. No i wiemy, że funkcja c1 od x to będzie po prostu całka z tego wyrażenia po zmiennej x. Teraz musimy jakoś rozpracować tą całkę. Możemy zacząć od zapisania tego w być może nieco prostszej formie, czyli x razy e do minus x kwadrat. Fakt, że e x kwadrat jest u nas w mianowniku, zapiszemy tu za pomocą tego minusa. No i teraz można wykorzystać całkowanie przez podstawienie. Ten element minus x kwadrat oznaczymy sobie przez t liczymy pochodną obu stron, czyli tu mamy minus 2x dx równa się dt, pojawia nam się tu element x dx więc taki właśnie zostawimy, czyli podzielimy sobie przez minus 2 i mamy minus 1 druga dt, czyli podstawiając otrzymamy coś takiego, minus 1 druga dt zamiast x dx i zostanie nam tu e do no i taka całka jest już bardzo prosta do wyliczenia. Minus 1 druga zostaje e do t przy całkowaniu pozostanie nadal e do t plus jakaś stała c2. Wracamy ze zmienną t do tego, co mieliśmy na początku, czyli minus x kwadrat, czyli otrzymaliśmy, że nasza funkcja c1 od x ma taką to postać minus 1 druga e do minus x kwadrat plus pewna stała c2. No i mamy już wszystko, wystarczy teraz podstawić do naszego równania, które mamy tutaj zapisane. Czyli y równa się c1 od x, a więc cała ta nasza funkcja razy e do x kwadrat. Tutaj możemy sobie jeszcze przemnożyć, żeby otrzymać nieco przyjemniejszą postać. c2 razy e do x kwadrat. No i ten element tu e do minus x kwadrat mnożone z e do x kwadrat nam się skróci, czyli zostanie tylko minus Jedna druga i to jest wynik naszego równania różniczkowego. Po więcej przykładów równań różniczkowych zapraszam do kursu o takim samym tytule. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.